Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Andrzej Czak melduje. Pododdziały Wojska Polskiego i Służb Mundurowych do uroczystej odprawy wart z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Generał Rajmund Andrzejczak złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kłaniają się państwu Przemysław Babiarz i podpułkownik Mirosław Dzięgielewski, prezes Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Dzień dobry państwu. Pan prezydent dokonuje przeglądu pododdziałów uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. Oprócz typowo wojskowych pododdziałów, swoje kompanie reprezentacyjne, honorowe pododdziały wystawiły dzisiaj Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Marszałkowska. Oprócz tego asystę stanowi Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, pluton salutowy, który będzie dzisiaj oddawał salwy honorowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości, szwadron kawalerii Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, samorządowych, szkół, uczelni i pododdziały organizacji proobronnych. Patrzymy, jak zwierzchnik sił zbrojnych wita się z pododdziałami i patrzymy trochę na zegarki, bo pamiętamy, że dokładnie o 12 w samo południe będziemy mieli akcję Niepodległa do hymnu, czyli w całej Polsce odśpiewany zostanie hymn Rzeczypospolitej Polski. Przed chwilą widzieliśmy w tle funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy występują dzisiaj w nowych mundurach. Pododdział został wyposażony w mundury oficerskie KOPU, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza. Korpus Ochrony Pogranicza, należy przypomnieć, to powstał w 1924 roku. To formacja, która przez 15 lat swojego istnienia była przeznaczona do ochrony północno-wschodniej, wschodniej i południowo-wschodniej granicy polskiej. Docelowo liczbę KOP ustalano na 27 tysięcy żołnierzy. Pod koniec lat 20. łączna długość linii granicznej obsadzonej przez Korpus Ochrony Pogranicza wynosiła 2334 km. Dziś cała granica lądowa Polski to tylko 3000 km. Było czego bronić. Inna sprawa, że żołnierze KOP-u stawiali dzielnie czoła różnym najeźdźcom. Ostatecznie byli też w sposób szczególny wyłapywani po 17 września przez Armię Czerwoną. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! Czołem, panie prezydent! Kończąc, KOP był uważany za taką formację elitarną. Zmierzano do tego, żeby w jej pododdziałach, korpusie służyli wyłącznie Polacy. No niestety ze względu na wielonarodowość nie udało się tego zrobić, ale około 80% żołnierzy to byli żołnierze narodowości polskiej, którzy w czasie działań wojennych przejmowali funkcje, wchodzili w skład pododdziałów i oddziałów i związków taktycznych Wojska Polskiego na czas wojny. Obrona granic, dość nieoczekiwanie, ten temat staje się znów aktualny. Tak. Za chwilę zostanie podniesiony proporzec prezydencki. Na prawo, patrz! I odegrany sygnał prezydencki. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieś! Proporzec prezydencki jest symbolem zwierzchnictwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad siłami zbrojnymi. Na prawo, patrz! Poczet flagowy,
do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Dowódca uroczystości, pułkownik Leszek Szczepśniak, jednocześnie dowódca pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego, dowodzi dzisiaj na placu i wydał komendę do wystąpienia z szyku pocztu flagowego. W składzie dowódca pocztu kapitan Grzegorz Kudyk. Flagę na maszt podniesie sierżant Marcin Wartnik, a asystentem jest kapitan Andrzej Perkowski. Utwór, który państwo słyszycie, to Marsz Piechota. Dosyć znana melodia wojskowa. Aranżację utworu wykonał muzyk orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego Grzegorz Duchnowski. A ja jeszcze przypomnę, że Biuro Programu Niepodległa, które we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało cały program obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zainicjowało w 2018 roku, w stulecie, właśnie tę akcję Niepodległa do hymnu. To jest oczywiście tylko jeden z elementów, ale bardzo taki symboliczny, spajający Polaków w całej Polsce. W kilkuset miejscach jednocześnie o 12 godzinie zostanie odśpiewany hymn Polski, flaga narodowa powędruje na maszt i zaśpiewamy Mazurka Dąbrowskiego. Narodowego Święta Niepodległości flagę państwową podnieść! Marsz, marsz, Dąbrowski!
pododdziały baczność. Na prawo patrz. Apel pamięci. Poległych niepokonanych, by stanęli do apelu, przywoła oficer dowództwa garnizonu Robert, major Robert Herman. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Warszawy, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Stając dziś w Warszawie do niepodległościowego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza, przywołujemy wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Swobodę! Przywołuję żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza i powstańców warszawskich. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Swobodę! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni,
którzy złożyli na ołtarzu ojczyzny największy dar – swoje życie. Wzywam żołnierzy wyklętych niezłomnych oraz wszystkich działaczy powojennego ruchu oporu, poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność. Wzywam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku oraz działaczy Solidarności. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny, utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego, na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości salut narodowy! Pluton salutowy z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oddaje tak zwany salut narodowy. 21 salw armatnich w odstępach co 5-6 sekund. Pociski typu dym, błysk, huk, więc nie ma niebezpieczeństwa, że poza strachem gołębi coś może się wydarzyć. Do grobu nieznanego żołnierza zbliżają się właśnie harcerze z chówca ZHP w Zgierzu z tak zwanym ogniem niepodległości. Harcerze pokonują ponad 600 km na rowerach w ramach sztafety z ogniem trasą przez pola bitew Legionów. Od 2000 roku harcerze zapalają ogień na cmentarzu legionowym w polskim Lasku w Kostiuchnówce na Wołyniu, a potem przywożą go do Warszawy na obchody Święta Niepodległości. Jest to nawiązanie do tradycji, kiedy to młodzi ludzie w latach dwudziestolecia międzywojennego biegli z krakowskich oleandrów na miejsce bitwy pod Kostiuchnówką. Tam zapalali ogień i zanosili do Krakowa. W Kostiuchnówce znajduje się cmentarz wojenny w polskim Lasku, jeden z największych cmentarzy legionowych na Wołyniu. Założony
podczas walk pozycyjnych w 1915-1916 roku. Spoczywają na nim głównie żołnierze 2 Brygady Legionów. Hasło Wojska Polskiego zabrzmiało, odegrane przez trębaczy. Za chwilę rozpocznie się uroczysta odprawa wart. Na ramię broń! Do nogi broń! Dowódcy wart, do mnie! Dowódcy wart złożą dowódcy uroczystości pułkownikowi Leszkowi Szcześniakowi meldunki o gotowości do uroczystej odprawy wart. Wsłuchując się w meldunki, poznają Państwo nazwiska i stopnie wojskowe dowódców i dowiedzą się, jakie pododdziały wystawiły dziś warty honorowe. To jeden z najbardziej widowiskowych elementów uroczystości. Kolejnym będzie zmiana posterunku honorowego. Panie pułkowniku, dowódca warty podporucznik Rękiewicz-Saliszewska melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły wojska lądowe. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Marczyk melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły siły powietrzne. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Narloch melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła marynarka wojenna. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Mąkowski melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły Wojska Obrony Terytorialnej. Panie pułkowniku, dowódca warty porucznik Dwojewski melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiło dowództwo garnizonu Warszawa. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Bieniek melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiły wojska specjalne. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Pomiotło melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła żandarmeria wojskowa. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Nawara melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Straż Graniczna. Panie pułkowniku, dowódca warty nadkomisarz Gos melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Policja. Panie pułkowniku, dowódca warty kapitan Pawelec melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Służba Więzienna. Panie pułkowniku, dowódca warty starszy kapitan Gula melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Państwowa Straż Pożarna. Panie pułkowniku, dowódca warty młodszy inspektor Fellman melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Krajowa Administracja Skarbowa. Panie pułkowniku, dowódca warty komisarz Górecki melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. Wartę wystawiła Straż Marszałkowska.
Dowódcy wart, stąp! Dowódcy wart zajmą miejsca w szyku od oddziałów na czele swoich wart i nastąpi tak zwane zaprzysiężenie wart. Wykonany przez trębaczy zostanie sygnał służba wartownicza. Sygnał służba wartownicza należy do tak zwanych zawołań. To sygnał zaprzysiężenia pod oddziałów wartowniczych. Jego historia sięga czasów rzymskich, gdy do ochrony obozów powoływano wartę. Sygnał ten oznaczał nie tylko to, że objęto służbę przez nową wartę, ale także ostrzegał żołnierzy, że zostało zmienione hasło umożliwiające wejście do obozu. Pod oddziały, baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Służba wartownicza! Pod oddziały na prawo, patrz! Dowódca warty z dowództwa garnizonu Warszawa. Dokonać zmiany wartowników na posterunku honorowym przed grobem nieznanego żołnierza. Zmiana, wystąp! Do środka, łącz! Zmianę posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza przeprowadzi porucznik Damian Dwojewski z dowództwa garnizonu Warszawa. Macie Państwo okazję podziwiać najlepiej wyszkolonych żołnierzy i funkcjonariuszy wyznaczonych do składu posterunku honorowego przed grobem nieznanego żołnierza z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tu leży żołnierz Polski poległy za ojczyznę. Taki napis widnieje na płycie grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, symbolu bohaterstwa najwyższej miary, bo anonimowego poświęcenia życia za ojczyznę. 2 listopada 1925 roku pod kolumnadą wtedy w pełnej krasie stojącego Pałacu Saskiego odsłonięto grób nieznanego żołnierza. Idea grobu zrodziła się we Francji po bitwie pod Verdun podczas I wojny światowej. Wówczas poległo ponad 500 000 ofiar. Po I wojnie światowej pod łukiem triumfalnym złożono ciało bezimiennego żołnierza w Polsce na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. 30 listopada 1923 roku powołano tymczasowy komitet organizacyjny budowy pomnika nieznanego żołnierza. Za 4 lata będziemy obchodzili stulecie grobu nieznanego żołnierza. Grób dzisiaj przystrojony barwami narodowymi i barwami wstęgi Krzyża Virtuti Militari. Sam grób to też pewien symbol, bo przecież arkady grobu to tylko niewielka część dawnego Pałacu Saskiego, który podczas II wojny światowej po Powstaniu Warszawskim Niemcy wysadzili. Ostały się tylko te arkady, jak symbol. Zadawano sobie pytanie, dlaczego te arkady ocalały. Domniemanie jest takie, że niemiecki żołnierz, który miał dokonać wysadzenia, widząc grób nieznanego żołnierza, miejsce czci dla poświęcenia żołnierskiego, jednak zadrżała mu ręka i po prostu nie podłożył tutaj ładunków. Grób nieznanego żołnierza przez dziesięciolecia już, przez prawie 100 lat jest symbolem żołnierza o Rzeczpospolitą na wszystkich frontach, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Przecież nasi żołnierze walczyli zarówno podczas I, jak i II wojny światowej za naszą i waszą wolność.
i złożyli ofiarę najcenniejszą. Życie. Trumnę z ciałem żołnierza, które miało spocząć pod arkadą, zgadzała Jadwiga Zarugiewiczowa, matka Konstantego Zarugiewicza, walczącego w oddziałach Orląt Lwowskich, poległego w bitwie pod Zadwórzem. Dzień 2 listopada był jakby dniem jego powtórnego, symbolicznego pogrzebu. W uroczystości wtedy wzięli udział prezydent Stanisław Wojciechowski, generał Władysław Sikorski, marszałek Józef Piłsudski. To wtedy jeszcze był Plac Saski, ale od 1928 roku przemianowano go na Plac Marszałka Piłsudskiego. Pod oddziały baczność! Na ramię broń! Do nogi broń! Pod oddziały spocznij! Szanowni Państwo, przemówienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Sygnał. Słuchajcie wszyscy, odegrany przez trębaczy, to znak, że za chwilę głos zabierze pan prezydent. Drodzy rodacy, szanowna pani marszałek, szanowny panie marszałku, szanowny panie premierze, szanowni panowie wicepremierzy, panie i panowie ministrowie, panie i panowie posłowie, senatorowie, eminencjo księże kardynale, czcigodni księża arcybiskupi i biskupi, czcigodni kapelani Wojska Polskiego, wielce szanowny panie rabinie, szanowny panie mufti, szanowni przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, nasi sojusznicy, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowne panie i panowie generałowie, szanowne panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, wszyscy wielce szanowni państwo. Dziękuję. Dziękuję Panu Bogu za Polskę, za to, że od przeszło 30 lat możemy radować się niepodległością. Możemy radować się naszym państwem, w którym sami się rządzimy. Sami decydujemy o sobie, o naszych losach. Dziękuję za to z całego serca Bogu. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez pokolenia o tą wolną, suwerenną, niepodległą Polskę walczyli. I dziękuję wam wszystkim, moi drodzy rodacy, tym, którzy dzisiaj jesteście tutaj w Warszawie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i tym wszystkim, którzy w całej Polsce, trzymając w rękach biało-czerwone sztandary, świętujecie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym jakże ważnym czasie, kiedy obchodzimy stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości i formowania się granic tamtej pamiętnej II Rzeczypospolitej, tak ważnej w naszej historii. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za znowu ten las biało-czerwonych flag. Bo nawiązując do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, naród, który nie pamięta o ważnych momentach swojej historii, naród bez pamięci, bez szacunku dla ważnych dla siebie symboli,
jest tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na danym terytorium. Nie jesteśmy zbiorowiskiem ludzi czasowo przebywającym na tym terytorium. Jesteśmy narodem, który mieszka tutaj od przeszło 1050 lat, mając własną państwowość, ukształtowaną, wybudowaną na pniu tradycji chrześcijańskiej. Od czasu, kiedy przyjęliśmy chrzest, od czasu, kiedy nasi władcy zdeklarowali, że będziemy częścią Europy, tej Europy chrześcijańskiej, tej Europy nowoczesnej i nowożytnej. Od tamtego czasu zawsze nią byliśmy, jesteśmy i będziemy. Europy opartej na wartościach chrześcijańskich, stanowiących fundament także i naszej tradycji i kultury. Dziękuję, że jesteście, bo różnie w naszej historii bywało i różne zagony zbrojne przez tą ziemię przebiegały, bardzo często zroszoną krwią, bólem, cierpieniem i nieszczęściem. Bardzo często zmierzano do tego, by ten nasz naród zniszczyć. Nigdy się to nie udało. Chociaż wiemy doskonale, że te czasy w historii, kiedy byliśmy państwem ogromnym, wielkim, potęgą europejską, są dawne i nie były bardzo długie. Ale zawsze trwaliśmy tutaj. Zawsze trwaliśmy przy naszej tradycji, wierze, kulturze, budowanej nawet wtedy, kiedy za to karano, kiedy za to więziono, kiedy za to mordowano, kiedy trzeba było za to płacić krwią, śmiercią, wywózką na daleką Syberię, z której wielu ludzi przez pokolenia nie wracało. Zawsze tu byliśmy i jesteśmy. Nie zniszczyło nas nic. Nie zniszczyły nas wojny, nie zniszczyły nas zabory, nie zniszczyły nas czasy, kiedy na mapie nie było Polski. Zapaliliśmy dzisiaj dwie świece. Jedną świątyni opatrzności Bożej. Drugą przed momentem harcerze zapalili w formie znicza tutaj na grobie nieznanego żołnierza. Co one znaczą 11 listopada 2021 roku, po przeszło 100 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, symbolizują to, skąd to odzyskanie niepodległości było. Tamta świeca historyczna, ofiarowana polskim biskupom przez Ojca Świętego w 1867 roku, kiedy Polski nie było na mapie, z życzeniem, by zapłonęła w wolnej Polsce, oznacza siłę naszej tradycji opartej na wierze chrześcijańskiej. Oznacza siłę naszej kultury na tej tradycji i wierze opartą i wyrosłą. To ona niesiona przez pokolenia, przekazywana dzieciom przez rodziców, wnukom przez dziadków, pozwoliła trwać naszemu narodowi w najgorszych momentach. Pozwoliła dzieciom z Wrześni nie pozwolić wydrzeć sobie polskiej modlitwy. Pozwoliła przetrwać. Co znaczy ten znicz złożony przez harcerzy, przez młode pokolenie na grobie nieznanego żołnierza? Dzisiaj, 11 listopada. Znaczy, że w tamtym momencie, tego 11 listopada 1918 roku, odzyskaliśmy wolność dzięki krwi żołnierza, także tego nieznanego, którego ciała nigdy nie zidentyfikowano albo nigdy nie odnaleziono, który bez wieści zaginął gdzieś w boju i którego kości być może po dziś dzień gdzieś spoczywają pod mchem, jak w żołnierskiej pieśni.
Wolność zawdzięczamy sobie sami. To był zbieg wydarzeń i okoliczności historycznych. Niektórzy mówią cud, ktoś inny powie opieka opatrzności. Ale to było także męstwo, nieustępliwość, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę, że niepodległość odzyskamy. To za tą niepodległość szli do walki nawet najmłodsi jak Orlęta Lwowskie. To za tą niepodległość walczyli wszyscy w 1920 roku, odpierając bolszewików tutaj pod Warszawą. Znów mówią cud, a może męstwo. Obok opieki opatrzności po prostu męstwo, niezwykła determinacja. Wola zwycięstwa, wola uratowania ojczyzny, wola jej posiadania, wolnej, niepodległej, suwerennej, samorządzenia się tutaj. Po 123 latach, kiedy inni nam mówili, co my mamy robić w naszym kraju i czego nam nie wolno, a co nam wolno. Kiedy więziono za to, co Polacy chcieli. Odziedziczyliśmy tą tradycję. Wy ją dzisiaj niesiecie. Patrzę na was tutaj, żołnierze, funkcjonariusze, dumni, stojący w służbie Rzeczypospolitej. Przyszedł taki czas, że dzisiaj patriotyzmem jest nie tylko, jak mówiliśmy przez lata, praca dla ojczyzny, pamięć historyczna, wizja tego, jaka Polska powinna być w przyszłości, jej rozwijanie, myślenie o jej sprawach, budowanie jej siły, czczenie bohaterów. Przyszedł też czas, że trzeba bronić ojczyzny. Na szczęście nie trzeba jej bronić z bronią w ręku, ale trzeba bardziej niż dawniej strzec jej granic. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję wam, funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze, policjanci. Tak, dziękuję za te brawa dla nich. Dziękuję funkcjonariuszom wszystkich formacji, wszystkich służb, którzy dzisiaj nie przesypiają nocy, nie dojadają, będąc tam właśnie, na wschodzie Polski, na Podlasiu, na granicy i w innych miejscach, strzegąc bezpieczeństwa Polski, strzegąc bezpieczeństwa Unii Europejskiej, realizując czynnie nasze zobowiązania, które podjęliśmy, pokazując, że jesteśmy poważnym państwem, poważnym narodem, który rozumie, co to znaczy wolność, ale który rozumie także, co to znaczy solidność i solidarność. Dziękuję za to. Przyszedł dzisiaj do mnie w czasie uroczystości wręczenia nominacji generalskich w Wojsku Polskim i w Straży Granicznej oraz odznaczeń państwowych szef Sztabu Generalnego, pan generał Rajmund Andrzejczak. Powiedział do mnie: panie prezydencie, byłem wczoraj wśród naszych żołnierzy na granicy i powiedziałem im: słuchajcie, bądźcie pewni, że jutro o 12:00 nasze myśli i serca będą z wami. Tak, nasze myśli i serca były, są i będą z wami. Żołnierze służący Rzeczypospolitej, stojący na straży bezpieczeństwa naszego i naszej ojczyzny. Jesteśmy z wami
i jesteśmy zawsze za wami. W głębokim szacunku dla was, dla waszej służby, dla waszych najbliższych i ich poświęcenia, dla polskiego munduru, który z dumą nosicie, a który znaczy tamten właśnie długi czas walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Niech żyje Polska! Niech Pan Bóg ma naszą ojczyznę w swojej opiece! Dziękujemy, panie prezydencie. Prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakończył swoje przemówienie na uroczystości 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Odzyskania właśnie. Co często powtarzamy, aby nam się nie pomyliło, że Polska ma nieco ponad 100 lat, bo rzeczywiście, tak jak mówił prezydent, ma przynajmniej 1050. Za chwilę wieniec od narodu z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę złoży delegacja pod przewodnictwem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Panu prezydentowi towarzyszyć będą marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek, marszałek Senatu, pan Tomasz Grodzki i prezes Rady Ministrów, pan Tadeusz Morawiecki. Myślę, że... Czyli cztery najważniejsze osoby w państwie. Nie widzę pani marszałek Elżbiety Witek. Widzę marszałka Grodzkiego, oczywiście pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezydenta, który jest postacią główną. A towarzyszy im generał Tomasz Dominikowski, dowódca garnizonu Warszawy, wyznaczony na to stanowisko w październiku, no i dziś awansowany. Oddziały, baczność! Na ramię, toń! Prezentuj, toń! Na prawo, patrz! Składa wieniec Gosiewska. Tak, pani Małgorzata Gosiewska w zastępstwie pani marszałek Elżbiety Witek w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej składa ten wieniec. Należy wspomnieć, że grób nieznanego żołnierza, który jest symbolem walki żołnierza polskiego o niepodległość, tej ofiary największej, jaką żołnierz może oddać ojczyźnie, czyli życia. Przypomnijmy, że podczas I wojny światowej na frontach wojny walczyli Polacy w szeregach niemal wszystkich wojsk. Z ziem polskich do Armii Państw Zaborczych wcielono w latach 1914-1918 ponad 3,5 miliona mężczyzn. W Armii Rosyjskiej służyło około 1,2 milionów Polaków. W Armii Austro-Węgierskiej niemal 1,5 miliona. W niemieckiej 800 tysięcy. Zaledwie garstka z tej wielkiej rzeszy polskich żołnierzy służyła w legendarnych Legionach Polskich Piłsudskiego. Słyszeliśmy symbol już właściwie melodii granych na trąbce, czyli Śpi kolego. Szacuje się, że na różnych frontach I wojny poległo nawet 500 000 żołnierzy polskich, walcząc często przeciwko swoim rodakom. Myślę, że to rozdarcie najbardziej pokaże taki wiersz Edwarda Słońskiego, legionisty, pod tytułem Ta, co nie zginęła. Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W
dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. To dramat polskich żołnierzy walczących po przeciwnych stronach frontów I wojny światowej. Pierwsza wojna była taką frontową wojną, nieraz stało się całymi miesiącami, przesuwając po 2-3 kilometry, a potem cofając. Natomiast ten dramat na szczęście znalazł swój wspaniały finał. Takim symbolicznym wydarzeniem w historii już II Rzeczpospolitej było spotkanie trzech Józefów. 25 maja spotkali się Józef Piłsudski, Józef Haller i Józef Dowbor-Muśnicki. Reprezentowali jakby trzy armie. Józef Piłsudski tę armię, która już wtedy szykowała się do wojny polsko-bolszewickiej. Oczywiście Józef Haller błękitną armię utworzoną na zachodzie, a Józef Dowbor-Muśnicki armię, która zwyciężyła w powstaniu wielkopolskim. Żołnierze i funkcjonariusze w rytm orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego śpiewają marsz pierwszej brygady. W okresie międzywojennym pieśń pretendowała niemalże do miana hymnu narodowego. Wykonywano ją często podczas oficjalnych uroczystości państwowych i wojskowych. Była też ulubioną pieśnią marszałka Józefa Piłsudskiego. Wacław Jędrzejewicz, współorganizator Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierz 5. Pułku 1. Brygady Legionów, tak wspominał: Piłsudski uważał ją za pieśń 1. Brygady, ale brygada właściwie jej nie śpiewała. Myśmy śpiewali "Kiedy maszerował" albo "Marsz lwowskich dzieci", piosenki wcześniejsze. Potem się dopiero śpiewało pierwszą brygadę na specjalne życzenie Piłsudskiego, który bardzo lubił tę pieśń oraz śpiewał ją sam, choć głosu nie miał za grosz. Pododdziały spocznij! Jeżeli państwu wydało się to wykonawstwo niedoskonałe, to pamiętajmy o to, że nie śpiewał chór reprezentacyjny Wojska Polskiego, tylko był to śpiew spontaniczny z towarzyszeniem orkiestry, to prawda. Uznano od 2-3 lat, że ten śpiew spontaniczny może będzie jakby gorętszy niż taki bardziej uładzony. Można się z tym zgadzać lub nie zgadzać. Na pewno był szczery. Dowódca uroczystości wydał komendy do przegrupowania do defilady. Pododdziały
udadzą się w kolumnach na tak zwaną podstawę wyjściową do defilady. A my w tym czasie mamy okazję poinformować Państwa o dzisiejszych awansach generalskich, o czym wspominał w swoim przemówieniu pan prezydent. Na stopnie generalskie awanse otrzymali dzisiaj. Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Na stopień generała brygady, czyli pierwszy stopień generalski, mianowani zostali pułkownik Roman Łytkowski, dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej, pułkownik pilot Grzegorz Ślusarz, dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, pułkownik Wojciech Ziółkowski, zastępca dowódcy dywizji, szef sztabu 16. Dywizji Zmechanizowanej. No i szczególnie miły memu sercu pułkownik Tomasz Dominikowski, dowódca garnizonu Warszawę. Przypomnę tylko, że pułkownik, do dziś pułkownik, a obecnie generał brygady Tomasz Dominikowski, wywodzi się spod oddziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Był dowódcą kompanii reprezentacyjnej, dowódcą batalionu reprezentacyjnego, dowódcą pułku samochodowego. Był również szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy i niedawno został zastępcą dowódcy garnizonu Warszawa, a od października został wyznaczony na stanowisko dowódcy garnizonu Warszawa. Gratulujemy, panie generale, razem z panem redaktorem. Gratulujemy. Zresztą 11 listopada zawsze tradycyjnie był takim świętem nominacji, odznaczeń. Pamiętajmy, że po raz pierwszy obchodzono 11 listopada po bitwie niemeńskiej, czyli 11 listopada 1920 roku, jeszcze przed zawarciem traktatu ryskiego. To jeszcze nie była oficjalna uroczystość państwowa, ale przyjęło się obchodzić. Tak było do przewrotu majowego. Później bardziej była to uroczystość wojskowa. Były defilady, marszałek Józef Piłsudski odbierał je właśnie na Placu Saskim, później na placu swojego imienia od 1928 roku. Natomiast ustawowo dopiero w 1937 roku 11 listopada został ogłoszony świętem niepodległości, a zatem do wybuchu II wojny światowej zdołano go dwa razy świętować, w 1937 roku i w roku 1938. Dziwienie jeszcze oficerów Straży Granicznej, którzy dzisiaj otrzymali mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej, pułkownik Straży Granicznej Adam Jopek, komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownik Straży Granicznej Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownik Andrzej Popko, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i pułkownik Andrzej Jakubaszek, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Gratulujemy wszystkim. Mundur to z kolei też taki motyw często powtarzający się przy okazji tej uroczystości 11 listopada i 15 sierpnia. Mundur, szacunek do munduru. Na początku tej uroczystości pan pułkownik wspominał o tym nowych mundurach nawiązujących do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z okresu międzywojennego. Dzisiaj mamy często przejawy braku szacunku do munduru i one są niebezpieczne, ponieważ tradycja wojska, ale także teraźniejszość wojska i przyszłość wojska to nie są rzeczy przebrzmiałe. Historia się wcale nie skończyła. Ona ma inny rytm, inny przebieg, ale Fukuyama wycofał się ze swoich poglądów, że mamy koniec historii, że nie będzie konfliktów. Były i będą. Granice dobrze, jeśli są otwarte, ale w pewnych okolicznościach zamknięte być muszą, choćby zewnętrzne granice Unii Europejskiej, prawda? One są jednak pilnie strzeżone. Musi zatem ktoś bronić terytorium, bo terytorium, wspólnota kulturowa, wspólnota językowa i wspólnota wartości. Bez tych czterech elementów nie ma wspólnego państwa. Nie ma. No i ostatni, wieńczący dzisiejszą uroczystość element, defilada pododdziałów. Na czele dowódca uroczystości, pułkownik Leszek Szcześniak, jak wspominałem, dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Przypomnę tylko, że w defiladzie uczestniczą
dziś żołnierze pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego, czyli dowództwa garnizonu, pododdziały honorowe marynarki, sił powietrznych, wojsk specjalnych, wojsk obrony terytorialnej, straży granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, straży pożarnej, straży marszałkowskiej, czyli wszyscy funkcjonariusze, którzy i w okresie międzywojennym i dzisiaj zapewniają nam bezpieczeństwo. Wojska specjalne w tym umundurowaniu, które trochę nam się kojarzy z pustynną burzą. Kiedyś wojska specjalne to był najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, a teraz najmłodszym są Wojska Obrony Terytorialnej. Przed chwilą w czerwonych beretach żandarmeria wojskowa, a teraz? Właśnie w tych historycznych mundurach żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej. Nie wspomniałem jeszcze również o funkcjonariuszach Służby Więziennej, którzy też dzisiaj na placu Marszałka Piłsudskiego są jednym z pododdziałów reprezentacyjnych. Wspominaliśmy już Państwu o Niepodległa dla hymnu, o tej kampanii Biura Programu Niepodległa. No to wspomnijmy o innych elementach obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wczoraj odbył się koncert dla Niepodległej w Teatrze Narodowym. Dziś będzie można go obejrzeć w TVP Kultura. Mamy również dziś na antenie Telewizji Polskiej dwa bardzo interesujące filmy, premiery filmowe. Niepodległa, przygotowany film również przez Biuro Programu Niepodległa. Film dokumentalny o Tadeuszu Kościuszce. Oraz premierę pierwszego odcinka serii dokumentalnej Rzeczpospolita Nieodbudowana. Film Kościuszko, przewodnik bardzo współczesny, pokazuje, dlaczego Kościuszko był w stanie stać się symbolem dla wszystkich, którzy angażowali się w odzyskanie niepodległości i odbudowę Polski po 1918 roku. Nie mogłoby być defilady, panie redaktorze, z kawalerii. Oczywiście. Szwadron kawalerii Wojska Polskiego, który dziś asystował panu prezydentowi w drodze na miejsce uroczystości. Również ze składu pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Kawaleria przed trybuną honorową, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką panią Agatą Kornhauser-Dudą i przedstawicielami najwyższych władz państwowych. No i flaga, biało-czerwona flaga. Bardzo zachęcaliśmy do wywieszania flag w oknach, na balkonach, przed domami. To jest taki dzień, wprawdzie Dzień Flagi Narodowej to 2 maja, prawda? Ale święto, Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości to jest na pewno dzień, w którym warto wywiesić biało-czerwoną flagę. Cieszy mnie też bardzo, że nasi lekkoatleci włączyli się do promocji tego programu Niepodległa do hymnu.
wielu lekkoatletów służy w Wojsku Polskim. Tak jest. No a oprócz tego, no to dzięki lekkoatletom na ostatnich letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio czterokrotnie wysłuchaliśmy hymnu polskiego. A teraz przed trybuną poczty sztandarowe, między innymi pułków ułanów wielkopolskich, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizacji pozarządowych, instytucji państwowych, samorządowych, szkół, uczelni, a wśród nich kombatanckie i harcerskie poczty sztandarowe. Maszerują także pododdziały harcerskie. Drużyna reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego. Drużynę stawił chówiec ZHP Doliny Liwca oraz chówiec ZHP Sokołów Podlaski. Piękne stroje, bractwo kurkowe pod komendą wielkiego kanclerza Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego. Należy przypomnieć, że bractwa kurkowe są to jedne z najstarszych funkcjonujących od przeszło 750 lat organizacji, na których spoczywał kiedyś obowiązek samodzielnej obrony murów miejskich. I orkiestra reprezentacyjna pod dowództwem pułkownika Czereszewskiego. Ja przy okazji serdecznie chciałbym w imieniu pana redaktora i własnym podziękować pani Joannie Dzieniszewskiej za pomoc w przygotowaniu materiałów do dzisiejszego komentarza. Chciałbym podziękować również oficerom dowództwa garnizonu Warszawa, którzy przekazali nam cenne wskazówki dotyczące organizacji ceremoniału wojskowego i przebiegu tej uroczystości. Dowódca garnizonu Warszawa złożył meldunek o zakończeniu uroczystości. Oczywiście meldunek złożył zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, czyli panu prezydentowi. Pan prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką udają się teraz przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, stojący tutaj u wylotu w kierunku Pałacu Prezydenckiego. O właśnie, jesteśmy przy pomniku. Tu również odbędzie się ceremonia złożenia wieńca. Chciałbym też Państwu przypomnieć, że dzisiaj w Warszawie, a pewnie w wielu innych miejscach w Polsce, Marsze Niepodległości, ten warszawski o 13 z Ronda Dmowskiego, jest on formalnym pochodem. Ogłosił to szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan Jan Józef Kasprzyk. Prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, rodziny z dziećmi i z biało-czerwonymi flagami. Oby tylko obyło się bez prowokacji. Ale to wspaniała manifestacja przywiązania do barw narodowych, przywiązania do ojczyzny, do wartości. Teraz rozmowa pana prezydenta i pani prezydentowej z jednym z kombatantów. Właśnie kombatanci. Marszałek Józef Piłsudski szalenie czcił pamięć powstańców styczniowych do tego stopnia, że dla nich został specjalny dom stworzony, że oni zawsze byli obecni na tych pierwszych uroczystościach po odzyskaniu niepodległości. Tam byli wtedy już 80-letni powstańcy styczniowi. I ten szacunek do przeszłości, ten szacunek do ciągłości munduru w Wojsku Polskim przetrwał na szczęście. Mamy dziś wspaniałą pogodę, okazja też do spotkań tu na krakowskim przedmieściu. Takie spotkania związane z historią, przygotowane też we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
minister Piotr Gliński. No i Biuro Programu Niepodległa. To jeden z trzech pomników marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jeden mamy pod Belwederem, jeden tu, jeden na Akademii Wychowania Fizycznego. Hasło Wojska Polskiego to właśnie powrót marszałka Piłsudskiego stał się okazją do ustanowienia święta, bo właśnie w tym czasie 11 listopada marszałek, wtedy komendant Legionów, wrócił z twierdzy w Magdeburgu, przetrzymywany tam wraz z innymi oficerami po tak zwanym kryzysie przysięgowym, kiedy to duża część żołnierzy tak zwanej Polskiej Siły Zbrojnej, czy Polnische Wehrmacht, odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Austro-Węgier. Jeszcze raz zabrzmiał sygnał "Śpi, kolego". Patrzymy raz jeszcze na nieco zadumanego marszałka Józefa Piłsudskiego na cokole pomnika. Uroczystości dobiegają końca, a my za chwilę przeniesiemy się do naszego studia. Chciałbym bardzo podziękować naszemu ekspertowi, podpułkownik Mirosław Dzięgielewski, prezes Stowarzyszenia Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego, komentował dla Państwa te uroczystości. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, kłaniamy się, Przemysław Babiarz i za chwilę...